Halo, widzowie. Halo, widzowie. Siśko Git, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i na początek mam trzy sprawy. Zostaw lajka, komentarz, suba, wpadnij na linki w opisie, to pierwsza. Druga jest taka, że widzimy się przy, moi drodzy, żniwiarzu. O ile dobrze pamiętam, na farmie. Podszedłem tam i pomyślałem, że od tego momentu zaczniemy odcinek, jak pokonamy bossa. A trzecia sprawa jest taka, że się okazało, że my te bossy, które, z którymi walczyliśmy, je powtarzamy. Myślę, co? Ale tak jest. I kilka razy musimy powtórzyć te bossy. Znaczy musimy, nie wiem czy musimy, ale powtarzamy je kilkukrotnie i teraz jakby cały mój sens w głowie o tym, żeby robić osobne miniaturki, które już zresztą zrobiłem, legł w gruzach. Bo jakby, no co teraz dam wam na miniaturkę, jak już zrobiłem miniaturkę z młynarzem? Właśnie nie wiem, widzowie. Właśnie nie wiem. Ale młynarz jest złamany w pół, mamy taki dobry, mamy spoko składzik, wszyscy są po ulepszeniu, nas 30 tysięcy, tam później pokażę. No tu jest jedyny kwas, to ten, że on ma wrota śmierci, nie? Tak się, widzowie, stało. Ale tak poza tym to... No mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, no. Wypiłem co... Ty! A nie, dobra. Myślałem, dobra, wodę święconą ja bym dupsnął i poszedł naprzód, bo chyba teraz będzie ten żniwiarz, nie? Chyba tak, okej, nie to chuj. Dobra, nie, idźmy może, bo się zaokaże, że jednak nie teraz. Jest! Nów twardo stąpam po ziemi? Ty jesteś młynarzem? Koleżko, który daje głos? Taki, że aż chuj staje? I my! No dobra, to widzowie, przegraliśmy. Przegraliśmy. No co, zarazę będziemy musieli mu stakować. Nie może się badaczka zarazy wypierdolić, bo jak się badaczka zarazy, widzowie, wypierdoli, to już po wszystkim. To będzie po wszystkim, jak się badaczka zarazy, widzowie, wypierdoli. On coś przy, z tego co pamiętam, on coś przyzywa, nie? Jakiś tutaj, tak. Strachy, nie strachy na wróble. Spróbujemy, tak, nie spróbujemy mu ogłuszenia, bo 95% szansy na to, że się nie uda. Próbujemy wyleczyć badaczkę zarazy, bo wszyscy mogą zginąć, serio. Może zginąć ten gościu, nie obchodzi mnie to. Badaczka zarazy, widzowie, ma przeżyć. Kurde, mam mokre spodnie, zimno. Badaczkę zarazy leczymy. Jest. Dobra, ona, to? Trzeba być trochę poprawny politycznie w dzisiejszych czasach. No ma zginąć. Tu wydaje mi się, że on jest w ogóle broniony przez zamarznięty parobek. Dobra, więc musimy go uderzać. Jasna sprawa. No to jest właśnie, to jest, kurwa, to w sumie ten gościu i ten jest najważniejszy w sumie. Bo ja teraz nie mogę na niego rzucić jakby. No, takie buty, widzowie. Dawno nie nagrywałem chyba z kilka dni, więc wybaczcie, że będę... Oj! Co ty zrobisz teraz? No. No dobra. No dobra. Kurwa, i się nie będzie sta... Ja muszę nastakować zarazę. Przestań mieć tury, panie młynarzu. Dobra. Kurczę blaszkę. Ja bym zrobił wyrok. Może by się udało za 6. Wtedy by było genialne. Pewnie się nie uda, kurwa. Może tu za 8 i wtedy na niego? Ole, kurwa, przykminiłem to. Dobra, jestem bogiem, widzowie. On ma dwie tury, mam nadzieję, że nasz gość będzie miał szybciej turę, żeby na... No nie będzie miał. No i po zarazie, kurwa, trzeba tą zarazę nastakować jak najprędzej. On sobie będzie, kurwa, przyzywał jakiś... Czemu ja nie mogę mu granat zarazy do tyłu rzucić? Muszę się zamienić po... widzicie? Muszę się pozycjami zamienić. Kurcze blaszka. No i dupa, widzowie, i dupa. To się dzieje, tylko że już nie ma też zawału. Nie, ja muszę to wygrać. Jak przegram na tak, z takimi ziomkami, jak przegram, to się, kurwa, fez zdenerwuje, nie? Fez się zdenerwuje. Chcę w dłoń. Wycepię. Widzicie, ja jestem, kurwa, tak przygotowany na wszystko dzisiaj. Zobaczcie, ile rzeczy wziąłem, ale... Coś czuję, że może... Kurwa, mać. Co się dzieje, widzowie? Ale Liechtenstein. No nic, to kogo atakujemy? Mi się wydaje, że no nie ma co, tylko młynarza trzeba bić. Trzeba bić młynarza, po troszeczku. Paranoja. No niedobrze, widzowie, no peche, znaczy ten, nie wiem czy to jest peche? To jest chyba peche, widzowie.
Nie, to jest Bartran. Na czwartym poziomie mi się wypierdoli pewnie. Kurczę, blaszka, widzowie. Taki miał być dobry odcinek. Ta, jeszcze krwawienie se pierdolne, a czemu by nie? No, jest ciężko, widzowie. Ciężko jest. Jest dziężko. Dobra, tylko nie trać tury. Proszę, coś fajnego. Rafrakcja. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy to chyba raczej niedobre, szczerze. Rafrakcja. No raczej chyba na czerwono jest, więc raczej niedobre. Ten ma na przykład na biało, nie? Powinien mieć. A ten w ogóle nic nie ma, więc jakby... Jakby to nie było dobre, ale może trochę lepsze niż inne rzeczy. No, ogłuszenia ma 130% bazowe, więc kurczę blaszka, może by się udało, tam jakaś szansa jest, chyba 40%, może coś takiego na to ogłuszenie, tak mi się wydaje przynajmniej. A może heala drużynowego, bo wszyscy tu ranni. Przede wszystkim bandaż, to jest dość bardzo istotne. Bandaż i leczenie drużynowe, wodę święconą też mogę użyć. I leczenie drużynowe, cyk, za 12, fajno. Tu trzeba, widzowie, kminić, tylko żeby psycha nie siadała. Jest git! O kurwa. Ty, zajebiście. Dobra, i teraz, widzowie, walimy, musimy stakować mu zarazę, i żeby to siadała ta zaraza. I tak mamy szansę go pokonać. Mam nadzieję, że naprawdę się uda w tym odcinku pokonać mynarza. No, czuję, że są szanse, póki... Nie traf. Proszę. No proszę. Proszę. Mnie zaraz, kurwa, coś rozjebie, widzowie. Który bije najwięcej? Wydaje mi się, że ten strach na wróble. No traf, 64%, no. Nie, no nie, 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 nie. Tak, w sensie, ja pierdolę, ale przecież chłop już nie żyje, 7 razy już umarł, proszę. Nie, no nie traf. Dlaczego to się zawsze dzieje? Czwarty poziom, chłop mi się wypierdala. Czy ten boss jest nie do zabicia, kurwa? Kto robił te bossy, do chuja, że smać? I co ja mu zrobię z tym składem, kurwa? Po dupie go polizę? 15 obrażeń i chuj. 80 HP, to co, ja mam, muszę mu ściągnąć 80 HP, to jest, kurwa, niemożliwe, widzowie. I ja pierdolę, no spierdalam, bo bez tego chłopa to nie ma szans w ogóle. Wypierdalam stąd, pewnie straciłem wszystkie, kurwa, itemki, jakie jeszcze ten chłop miał ze sobą, co? Nieźle, kurwa, nieźle. Pograne, pograłem se, kurwa, w gierkę. Darkest Dungeon, moi drodzy. Lecimy. No pierdolę. I rzuć, kurwa, palenie tą grą zajebaną. No kurwa, to jest niemożliwe, widzowie, no. Szczerze? Kurwa, wydaje mi się, że... Wziąłem tak, kurwa, mocny składzik, jakieś mieliśmy leczenie, mieliśmy, kurwa, krwawienie, mieliśmy tego chłopa, mieliśmy tamtego chłopa, co stakował zarazę, nie wiem, kurwa, nie wiem, co trzeba dalej zrobić, żeby wygrać z tym młynarzem zajebanym. Weź tu, lecz chorobę, nie no, ale siana mamy trochę, nie? Siana trochę mamy, widzę. Akurat o to się trochę postarałem, że jest sianko. A i w ogóle tak, widzowie. Dzielnicę wybudowałem, że 5% trafia do nas tygodniowo. Czyli jeżeli pójdziemy sobie na jakąś wyprawę i wrócimy na nas z pustymi rękoma, to dostajemy 1000 za friko. Jak mamy 20 tysięcy. Dlatego staram się też dużo pieniędzy nie wydawać za bardzo. I na razie sobie gram takie zwykłe, normalne misje. W ogóle patrzcie, jakie mamy postacie. Trochę się widzi, jak widzicie, troszeczkę się zadziało. Tutaj poprzednich tutaj wypraw. No nic, idziemy na innego bossa jakiegoś, żeby sobie w miniaturkę dać. A jeszcze to możemy też ograć kiedyś. O, ty nawet fajny. A i Diligence sobie ulepszyłem, żeby mieć więcej jeszcze chłopów. Dobra, potrzebujemy chłopów na drugim poziomie. Potrzebujemy ich wysłać na tutaj leczenie. Ty musisz iść na leczenie, nie. Ty to... Czemu ja tu miałem pełno chłopów, że musieli się leczyć? Jednak jakby mi znikło to? Czy kurwa dobrze widziałem na oczy, czy
Nie, chyba coś mi się widzowie przewidziało, ale ja miałem takie wrażenie, że tu było pełno ziomków z psychą, na przykład ten, i że nagle nie miał psychy. Dziwne. Plutomanie, obsesja na punkcie pieniędzy. No nieźle mi się, już mi się nie podoba, widzowie. Już mi się nie podoba. Pójdziemy na upośledzony miąższ. Tego jeszcze nie było, tego bosika. No dobra, kurwa, to co? Bierzemy składzik. Tutaj jakiś ilek. Tutaj jakieś ogłuszonko. Tutaj może nawet ją weźmiemy, a nie, bo ona... To może ją. Ta antykwariuszka nie jest taka najgorsza, szczerze mówiąc. Ten też ma fajnego heala w sumie. Najlepsze są te postacie. Według mnie te zarazy, ale kurwa padają jak muchy, widzowie. Dobra, muszę trochę logistycznie porobić i pościągać im błyskotki i podawać. Ulepszać i takie tam pierdoły w ogóle. To by było fajne, bo tu jest jakby badaczka zarazy. Tu jest, widzowie, w tym ek, w tym menu to jest 3 FPS-y. I tu jest 25 szans do wywołania zarazy. Oko. Wyłącznie badaczka zarazy. Tylko trochę tych kryształów by trzeba było więcej. Nafarmić. Na farmie. Aha. Można by było grać. Pomyślimy, widzowie. Na razie idziemy na miąższa. Upośledzony miąższ, żebym dał sobie w tytule i miniaturce. Tak wygląda składzik. Ja nie wiem, co to jest. Jakieś łuska, tajemnicze łuski z odległych stron. Wyśmienita ochrona. Nie, mam to wekło, ale nie wiem, co to jest. No i co? Bierzemy takie rzeczy, w sumie trochę dużo pochodni. Tak, bierzemy i lecimy. Tam w posiadłości za mało krwi? Kurde. No do... Aha, a może na ba... A nie, barona to potrzeba, że... Weterana. A może tutaj zapasy winy. No nie, idziemy na ten miąższ. Idziemy na miąższ, idziemy na miąższ. Kurwa, od nowa muszę. Dobra, wszystko, idziemy. Ta, wiem, że mogą umrzeć. Progress was halting. And the rapidly accumulating surplus of wasted flesh had become burdensome. The thing is more terrible than I can describe. An incoherent jumble of organ, sinew and bone. Rozumiem, bosik jest tutaj. Nie pytajcie mnie, skąd wiem. Bo w sumie tak szczerze mówiąc to nie wiem, ale mam takie przeczucie, to nie wiem, po chuj idę na górę w sumie. Dobra, ewakuacja, na dół idziemy zaraz. Mówię wam, bosik jest na dole, 100% jest tutaj. Mówię wam. Trzeba jak najszybciej, kurczę, znaleźć te jakby, te krew, nie? I tych jakby to, ten kokon krwi. A tu mamy jakieś księgi, te księgi są zazwyczaj fajne. Proszę bardzo, co dostaliśmy? Muzykalność. Inspirująca nuta wyleczona 25% więcej stresu, okej. Okay. Witam, witam. O, i mamy bitwę, widzowie. Szczerze mówiąc, czy pokazywać wam te bitwy, bo osobiście mi się już zaczęło nudzić pokazywanie wam tych bitew. Z tego względu, że... że wydaje mi się, że kurde... W ogóle to fakt, że powtarzamy kurde te bossy ciągle. Jest strasznie słaby, bo mi to zepsuło, bo ja myślałem, że bossik i później nowe bossy i... A tak to dziwnie strasznie, bo ja tak widziałem, że niektórzy ludzie mieli po 30 odcinków z Darkest Dungeona i ja mówię... 30 odcinków z Darkest Dungeona? To się kurwa pośmiałem. A tu 30 odcinków z Darkest Dungeona będzie, widzowie. Ja już myślałem, szczerze mówiąc, że będę kończyć tą serię niedługo. A tu się okazuje, że ja dopiero na początku widzowej serii jestem. Takie buty. Ale zagrałeś na bębny. Graj mi na future. Kurwa, i ten chłop. Z tym kresem. Trzeba tutaj a jak najszybciej znaleźć te kokono, pootwierać je i zdobyć krew, jeżeli... Tam chyba jest raz na jakiś czas, na pewno jest krew. Tam w ogóle, jak otwieramy ten kokon, to jest szansa na to, słuchajcie, że... nie będzie bitwy, tylko że znajdziemy skarb 10%, a mimo tego ze wszystkich możliwych otwarć kokonów, których było kurczę 50, w istocie nie zdarzyło mi się ani razu znaleźć tam cokolwiek innego niż jej bitwę. Chyba szansa na krew też tam jest, ale mogę się mylić. Dobra, to będzie raczej przechadzka po parku. Znaczy na pewno będzie przechadzka po parku. To jakby... Nie ma o czym dyskutować.
Lektor ledwo co, kurczę, nadąża z mówieniem rzeczy. Tak szybko ich zabijamy. Ale Shuga nie zdąży spalić, oni już nie żyją. To są akurat bobki. Ale kurczę, jak my bez jednej postaci praktycznie gramy, bo ten ciąg już dwie tury pod rząd przeczekał, więc ja bym raczej proszę pana, wziął się do roboty, bo inaczej może być ciężka w sumie. Na razie gramy trzema postaciami. No dobrze, dobrze. No więc po kolei, żeby nikt dwa razy w pierdolu nie dostał. No ta. Racja. No niestety ma ten... To jest jego problem, że jak on uderzy, to uderzy naprawdę nieźle, ale szansa na to, że uderzy, jest za mała strasznie. Bo 60% ma. Chociaż poprzednio udawało się, to w momencie, kiedy naprawdę go potrzebowaliśmy na tej farmie przed chwilą, to trochę nas zawiódł. Dwa razy po 60% nie trafił. Nobas. Mogę komuś usunąć krwawienie? Nie, ale mogę dać mu zarazę. Czy chce? Pewnie, że chce. Czemu nie? Pewnie, że chcę. Czy my tamujemy to? Nie, mam w ogóle 64 życia. No kurczę, blaszkę, ty! Rędowaty, słuchaj mnie. Weź coś traf, gościu. Ja mam wrażenie, że ja bez dwóch No, halo? Misklikłem. Brawo, trafiłeś w zwłoki, które się nie ruszają. Ciekawe, czy jest szansa nie trafić w zwłoki. Pewnie jakby była, to by nie trafił. No racja. Jaka jest szansa? A, jest szansa, że nie trafi w zwłoki. Kurczę. Im większa postać, tym większa szansa, że on trafi, więc raczej bym celował gościem w większe postacie. Za serum jest i za... Kurczę, za dużo tych rzeczy biorę. I za wodę święconą. Biadzik. Dobra, idziemy się napierdalać, widzowie. Witam. No, tym większy jest, tym większa szansa, że trafi. A w ogóle mam... Dobrze jest głośno, gra jest? Dobra, halo? Nie no, wszystko w porządku jest. Wszystko jest git. To jest w ogóle chyba misja średnia, nie? Tak, mamy drewno na opał. Na pewno z tego skorzystamy, zauważyłem, że jednak... no sporo się przy tym ognisku tej psychy leczy. Potrafimy tam, kurczę, teamowo po 100 psychy wyleczyć, nawet, no, około 100 psychy nawet, jeżeli dobrze siądzie, więc... W ogóle tak jak już gramy i właściwie te moby to nie są jakieś turbo interesujące. Ja zazwyczaj tylko mówię i cyk, opowiem wam historię, ale to przy najbliższej bitwie. Bo ta już dobiega końca, nie chce mi się tak ciąć tego. I mówić pół teraz i pół później, więc... Ale mam dobrą historię. Czy historię? O, zobaczycie zaraz. Bierzemy tutaj pochodnie. Lecimy. Teraz jest bitwa. Nie, pochodnia! Cyk, udało się. Dobra. A więc widzowie, historia wygląda tak, że dzisiaj miałem zajebisty sen. Z tego względu, że on nie był zajebisty. Znaczy, ja się w ogóle dzisiaj straszny niepokój czułem. Więc to akurat nie było zajebiste. Kurwa, trendowaty, proszę cię. To akurat było do kitu, ale taki, słuchajcie, scenariusz do filmu wymyśliłem w nocy. W sensie nie wymyśliłem, tylko mi się przyśnił, że autentycznie można cały scenariusz, to cały mój sen po prostu opisać i stworzyć z tego zajebisty film, serio. Serio, jeżeli kiedyś będę tworzył film, to napiszę z tego jakby scenariusza, który mi się przyśnił. Rzadko się tak trafia, że przyśni ci się tak dobry sen, że można z niego faktycznie scenariusz napisać. Tak bardzo dopracowany i tak bardzo mający sens. W sensie nic w tym śnie nie było tak, że nie miało sensu. Wszystko, co było w tym śnie, miało jakiś logiczny sens.
było czymś połączone, było zagmatwane, w ogóle całe uniwersum miało jakiś sens, bo to było, że tam spadło jakby taka kula i tam się zatrzymało i ciągle się dzień resetował, ale z jakiegoś powodu niektórzy odkryli tam, że się nie resetowało, że jak zrobić, żeby się nie resetowało, nie? Nawet aktorzy tam byli w tym śnie, wszystko kurwa miało sens, miało smaczki. A ja byłem głównym bohaterem, który tylko kurwa przechodził przez ten film. Pojebane, ale nigdy tak nie miałem, ale no zajebiście. Dobra, przynajmniej nie było nudów na walce, bo zazwyczaj tylko mówię: o, zabiłem, o, ale widzowie, zabiliśmy, o. To już przynajmniej nudów nie było. Miałem z tego żarcie. O, sporo żarcie, kurwa, nawet za dużo bym powiedział. A jakbym zrobił takiego myka, żebym... A, nie mogę chodzić. No to po myku. Pomyślałem, że pochodzę, dostanę damage i dopiero zjem. No, who's the boss tak właściwie? I am the boss. Dobra, idziemy zabić bossa i ja właściwie tutaj sobie tą lokację A, właśnie, widzowie, nie powiedziałem wam, że w ogóle byłem na misji. I wiecie, ile zarobiłem z jednej misji? 29 tysięcy golda. Nie wiem, to była misja na trudnym i na trzecim poziomie i na... I to była długa misja, więc jakby też rozumiem, ale... No ale kurde, dużo. Dobra, to jest jakby jeden potwór, on ma jakby... On osobno bije, ale jest jednym jakby wielkim potworem, tak? Ma 100 życia, rozumiem. Szansa... A... Aha, ja mogę tu trafić, albo tu trafić, ale tu większy damage, nie rozumiem. Uderzam tu. Możemy mu walnąć ogłuszenie, tylko czy ja walę ogłuszenie ogólnie, czy tylko na jedną jakby... Nie, chyba tylko na jedną, więc... Już wolę jakiś wyrok tutaj zadupsnąć. Tu się w ogóle opłaca w tą część, kurczę, jego bić. Kurde, dużo obrażeń dostajemy. Nie mam jak tego wyleczyć za bardzo. O, odporność na zarazy 0, więc można fajnie tą zarazę stakować. Więc no tutaj nie zadajemy tak jak w tamtej... O, jakbyśmy na tamtą mieli tą postać, czy badaczkę zarazy, to byśmy rzucili, kurczę, na koniec i byśmy 10 damage'u poza... A tu kurwa co się stało? Czemu ja tak mało biję, że do jasnej, ciosnej anielki? Ciosna anielka. Halo? Co to się dzieje, widzowie? To mi się podoba. Ty, ja padam! A w sumie chuj mi w dupę. Zarazy stakuję, wyjebane mam. Kije w oko. Już na trzecim poziomie jest. A, kije w oko. Nie wiem, że na tym bossie też się wyjebę, bo chyba nie wrzucę tego odcinka. Wyjebę na tym bossie. Dobra, leczenie do tyłu. No za 10 to już jest coś porządnego, podoba mi się to. Myślę, że stakowanie zarazy to jest w ogóle najlepsza kurwa taktyka na wszystkich bossów. Może ja naprawdę powinienem, słuchajcie... przeczytać poradnik odnośnie tego, jak faktycznie walczyć na te bossy, bo ja tak zawsze od buta sobie odpalam giereczkę i gram, ale... Może by było warto. Leczenie? No leczenie, bo tylko ją w sumie biją. Nie wiem, dlaczego tylko ją biją. Dobra, po sprawie. Szkoda, że ma te wrota śmierci i tam szybkość, celność. Ale... Ale pudło. Widzowie. Dobra, tam gdzie jest największa szansa na zarazę i jeszcze, żeby zadać damage, czyli tutaj. Cyk, zaraza. Tak. A to żem postakował, kurwa. Nie, myślałem, że to się wszystko razem stakuje, nie, że jest tak jak ten. I kto mógł wiedzieć? Ten miąższ jakby jest osobnym bytem, jednocześnie jest razem jakby bytem. To jest skomplikowane. Healuje, no to będzie długi bossik zapewne. Wyrok, bo też nie ma co. 5 za 9, cyk. To się najbardziej opłaca bić, więc to będziemy bić. O, 30 kurwa 1, czy ile tam było? Gituwa. Cyk. Atakujemy zarazem.
No nie jest to najcięższy bossik. Nie jest, jest git. Jak mamy healka, mamy stakowanie zarazy i mamy 64 życia, kurczę, na jednym gościu, to... To powinniśmy sobie poradzić. Ja zaczynam dopiero kumać, o co chodzi w tym bossie. Czemu oni tylko i wyłącznie biją? Wszyscy robią uniki i oni tylko i wyłącznie biją tą antykwariuszkę, czy jak ona się nazywa? O, już po bossie, tak? No dobra, widzowie, co z tego będzie? No nieduże jest. Okej, widzowie, ja sobie dokończę chodzenie tu, bo to też nie... O, jeszcze pranie mi się zrobiło. Dokończę sobie chodzenie i widzimy się właściwie w bazie. Boss pokonany, widzowie. Bo to nie ma co, bo tutaj będzie nudne granie. A tu trzeba bossów zabijać. Dobra, widzowie, wszystko wyczyściłem co mogłem. Tu są przeszkody, to ja ominąłem, bo nie mam łopaty. I właściwie tyle. Niestety nie mamy krwi, więc w następnym odcinku idziemy zabić kolejnego nowego bossa, czyli Barona. Bicho, boss the Baron jest do zabicia. Mamy... 20 koła dostaliśmy. Okej. I pora pamiątek, spoko. Okej. Jeszcze jakieś fajne tu rzeczy różne. Spoko, ta misja, wydaje mi się. Tylko u jednej postaci mi psycha siadła i paranoja weszła, ale tak ogólnie to chyba git. Tam się wyleczy, z banku dostajemy jeszcze siano. Co to jest? Uuu, aktywność jest darmowa, czyli możemy leczyć bohaterów ile wlezie za friko. Pokrzam, widzowie. Vampiryzm, tak jest, za darmo. Wpierdalam postać. Dobra, tak to wygląda. Mamy 32 koła, widzowie. To jest jakieś 1500 za darmo właściwie dostajemy, co przyjdziemy do domu. To jest fajne, to jest mega fajne, bo jak będę miał 100 koła, to praktycznie będę miał 5000 za darmo co weekend, jakby tydzień, więc to jest gitowe. Tu będzie napisane, ile jakby dostałem, już nie będzie. No nic, w następnym odcinku, widzowie, idziemy tutaj zabić Barona, a na dzisiaj to by było tyle. Życzę wam miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia, trzymajcie się, po siema.